Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, się ze mną Lucek. Siemanko, jestem Działkowy, Lucek. Lucek działkowy dzisiaj jest, o, tak jest. Nie no, później się zmienimy, spokojnie. Zamienimy się, no co, rozpierducha na tym działkiem. Tak. Na razie mamy pojazd, ciężarówkę właściwie. Wydaje mi się, że jest opancerzona. Półgosienicowy. Półgosienicowy, tu jakieś gąsienice no, z tyłu tak. Ma śmieszne. Z przodu zobaczmy, czy widzisz, masz takie śmieszne, nie widzisz pewnie teraz, bo nie działku jesteś. Ale... Dobra, nieważne, jedziemy na wojsko. Próbować do taranowania, poczekaj, nie zabiję na razie na kogoś z przodu. A, już jest późno. Ja spróbuję. Ale właśnie, ty można strzelać do przodu. Pamiętasz jak mieliśmy tą przyczepkę? No właśnie, nie można było strzelać, a teraz możemy strzelać do przodu. Elegancko. No. I teraz, to chyba jest bardziej odporne na te wszystkie uderzenia. No powinno być, dobra, rób testy zderzeń, no. Zobaczymy, jedź na wojsko od razu. Co? Nie, nie na radiowóz wjadę najpierw. No dobrze, patrz, dobrze. Radiowóz. Chcę zobaczyć jak to w wojsku. Dobrze. Ja wiem, tak nawet całkiem nieźle, ale no, nie ma szału, nie? Ten Duke of Death robi lepsze efekty. Jak się wiecie. No, tamten to jest tamten w ogóle to jest nieźle. Tamte auto jest tak opancerzone, że po prostu możesz walić we wszystko. No. Ty, tutaj bardziej do góry można też tak? Strzelać. O. No. I chyba jesteś bardziej opancerzony tutaj, żeby ci nie zastrzelili. No, przed chwilą koło nas wybuchł radiowóz i też nam się nic nie stało. Także powiem ci szczerze, chyba ten samochód jest lepszy jednak. Chyba lepszy od tego tamtego działka. No zobacz, przed chwilą wybuchło auto w pobliżu i nic się nie stało. No. O, teraz wybuchło ekstra. Dosłownie obok ty, nas. Zobacz. I też się nic też się nie stało. Nie... Coś się pali, bo ja nie mogę nie, zobaczyć. Nie, nic się nie pali. Możesz spokojnie tam siedzieć. Ekstra. Wow, ty. Śmigłowiec ale nie wybuchłem trafiłem. Bo wiem, że to jest ograniczone na pewno. No na pewno tak. Nie wiem tylko jak bardzo. Bardzo. Czekaj, no którędy ja dobrze jadę, dobra. Dobrze jedziesz, oczywiście, no, że tak. Dobrze. Czyli co, plan wojsko? No oczywiście, że tak, zobaczymy ile wytrzyma. Chociaż podejrzewam, że kurde, wiesz, twoja tak? Część jest lepiej opancerzona od mojej. Znając życie. Możliwe, a nie mamy przekąsek. Musimy, dawaj robimy napad na sklep. Teraz? Przy 5 gwiazdkach? No. A już 5 gwiazdek? O kurde, no, to nie będą chcieli z nami no, współpracować. No raczej pewnie. Ten nie zdążymy tam wejść nawet. Ej, na razie jest fajnie, bo nie dostaje w twarz pocisków, wiesz, więc jest dobrze. Bo może masz pojazdach, wiesz, na przykład w tym pick-upie, to co chwilę dostałem, obrywałem po twarzy, nie? No, to chyba ten pojazd jest lepszy jednak. No kurde. No, czekaj. Tak późno wybuchło, nie podobało możemy mi się. Możemy w teren wjechać gdzieś tu przy okazji, zobacz jak w terenie sobie sprawuje się to auto. O, no. Ty, a jak się nim jeździ, jak się skręca? A zresztą zaraz no, zobaczę. Tak średnio. Bo. Toporne strasznie, tak... strasznie toporne jest. Nie da się driftować pewnie, co? Niezbyt, ale jak zrobisz ten hamulec, to takie zostają gąsienice. Aha. To jest takie, wiesz, typowe auto, wiesz, w niedzielę do kościoła, jak jedziesz. Ha, takie no tak. Typowe stricte, nie? No nie przesadzajmy. Żeby myszowe zbierać. O, widzisz, teraz na drifcie wjechałem. O, wyszło tak delikatnie, tak połowicznie wyszło. Chodź tam strzelaj do tych ludzi tam, wysadzaj tam. A ty, o, gdzie tam nie stoisz mogę tak na za bardzo, środku? Bo... O, radiowoz, ja okay. Się pochylę może, bo kurde... Mnie to jednak, mnie ta główkę tam strzelałem troszeczkę delikatnie. Tą twoją kocią główkę? Kocią główkę, kocią mordkę mnie strzelałem, wiesz? O, ja też oberwałem odrobinę. No, masz plecy odkryte. Ale jeszcze żyję. Masz gołe plery. Czekaj, ja się przesunę tu. Weź gdzieś, ale się pchają normalnie leszczyki. Pochyliłem się, żeby mi w główkę nie strzelali tak bardzo. Wow, ty! No? Czasami się uda tak wcelować, znaczy strzelić raz i od razu samochód wybucha. Włączą oświetlenie, żeby widzieli, trzeba... że jedziemy. Dobrze. Szkoda, że tu nie ma takich... Przydałby się jakiś pojazd, żeby była aktualizacja, że przyszedł taki pojazd, gdzie są koguty. Znaczy w sensie sygnalizacja. Wiem, taka, żeby się rozjeżdżały io, auta. Io, no. Ale wiesz co, jak będziemy do nich strzelać, to też będą się rozjeżdżać, zobacz. No w sumie też się rozjeżdżają, ale to nie jest to samo. Odwróć się, bo ci plecy smarują. O. O kurczę. Jest niebezpiecznie. Szanuj swój zdrowie. Założyłem, że strzelając samochodom w szyby, szybciej wybuchają. O. O, patrz jak ładnie, elegancko. Jaki przejazd. Czekaj, o to nie to. O, dobra. Molotowa! Wszystko wybucha. Czemu to tak wybucha wszystko? No? Ja nie wiem, co się dzieje. Straszne, nie? Czekaj, muszę sobie uzupełnić życie, bo zaraz zginę. Ekwipunki, przekąski, PQ. To...
Wiesz co, pamiętasz jak wjeżdżaliśmy sobie tym, z tą przyczepką wtedy? To ja prowadziłem do bazy wojskowej i tam wskoczyliśmy i zginęliśmy po sekundzie. A teraz ja będę prowadził. Ja proponuję, żebyś, teraz ja będę prowadził, no, żebyś ty prowadził. No dobra, spróbujemy. Nie wierzysz? No, nie wiem. Możliwe, ej, że tak tego będzie. Z przodu. No nie mogę. Czekaj, za bardzo, chwilę. Bo on... Ale się przykleił, no koleś. Dobra, bierz go. To jest pod górkę, teraz wolniej mi jedzie, wiesz? Nie wiem, widzę właśnie. Ty co to? Co nas tutaj też goni? Nie wiem właśnie, może chciał pojechać na imprezkę. Chwilka, bo... O, dobra. Tam była kolczatka, a te przednie opony podejrzewam, że nie są kuloodporne. A nie wiadomo, myślę, że są. Nie. Myślenie boli, lepiej nie myśleć. Pamiętaj. No, już koniec roku szkolnego, to już nie trzeba myśleć. Dobra. Powinni, wiesz, to zrobić jeszcze? Jaką aktualizację? No. Szóstą gwiazdkę, albo siódmą. To byłoby spoko. Tak, żeby cię statki kosmiczne atakowały. O, dokładnie tak. Na szóstą gwiazdkę, dla, że wojsko goni. Właśnie, mogliby coś z kosmitami czołgów, pomyśleć. Na przykład, jeżdżałem, na czołgi tam na ulicę. No. I siódma gwiazdka UFO, nie? No właśnie. Ty, ale mogliby pomyśleć coś z kosmitami jeszcze, jakąś aktualizację. Spoko. Bo tutaj były takie te... motywy w singlu były z kosmitami, motywy. Pamiętasz? Pamiętam. No, jakieś tam kosmiczne pojazdy, samochody jakieś takie. Było, było. Oczywiście. Dobra, czekaj, teraz będziemy wjeżdżać do bazy, to zobaczę, jak ładnie wytrwamy. Ty, ja mam 301 poziom wbił mi teraz. O, czekaj. Teraz nie mogę wybuchać, nie? Wow, dobre to jest. Ty, ale to dobre jednak jest. Jednak mi życie zjechało trochę. Ty tam masz fajne, wiesz... No na razie mam fajne, ale nigdy nie wiadomo. Masz blokadę przynajmniej, potoczyć. Masz tam jakiś pancerzyk, a ja nie mam pancerzyk. Nie, no powiem ci, że ten pancerzyk daje dużo. Praktycznie no, wcale zdrowie mi nie zjechało. To inna sprawa. Nie, ani, no raz mnie tam ktoś strzelił, ale nie tak... Sorry. Nie tak jakoś tragicznie. Bzip, 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 jedziemy w górę. Patrz, jak gąsienica ciśnie, patrz. Jedzie tu? Wow, ale ciśnie. No właśnie tego gąsienica to jest. No, jak chcecie szybko zabijać z tego działka, to strzelajcie samochodom w szyby, bo wygląda na to, że wtedy najszybciej wybuchają. No, szyby nie... I w ogóle już chyba wszystkie pojazdy. W śmigłowce, w szyby. Dziwne. No to jest takie dziwne, trochę creepy, nie? No on może nie wskoczyć, bo jest za wolny. Nieprawda, z górki się rozpędzi, mówię ci. No dobrze, dam radę. Będziemy ze szczytu zjeżdżać. Ze szczytu jego. Ty, ale pamiętaj, czołgi. Dobrze, co? Paweł, ile o, wytrzymamy, czołgi, jak będziesz... Pierwszy. Ja bym się śmiał, gdyby teraz nam przywalił czołg. Drugi! Nie, ja myślę, że ten pojazd jest bardziej odporny na te... Ej, czekaj, bo nie mogę strzały. Skręcać. Przeżyłeś? Żyję. A ja nie. to znaczy, że się liczy, czekaj, czy się nie liczy? Nie do końca, no. Dasz radę tu wskoczyć? Wiesz co, jak zrobimy? Ja tutaj wpadnę, ty bądź za tą siatką, to ci się nic nie stanie chyba. Nie, ta siatka tylko jest, przyjedź tutaj w moją... Ta siatka jest kuloodporna i nie tylko kuloodporna, bo jeszcze jest odporna na pociski z czołgu, więc... Jedź tutaj dookoła tej siatki i przyjedź tutaj w tą stronę, żeby, wiesz, trochę tych czołgów uniknąć. A ja wlecę tam nie jest kuloodporna. No jedź tutaj w tą stronę, wzdłuż tej siatki, bo ona jest dookoła do tego, bazy wojskowej. Aha. No. Ja nie mogę driftować, ja wiesz? Ja mam problem z zakręceniem, muszę zawrócić. To co? Jadę, zaraz będę, ja już, może... czekaj, o, jadę. Bzik, bzikam. Nie liczy się. Się liczy, przeżyłem i patrz, jak długo żyję już. Ale ja nie przeżyłem. Na terenie półwojskowym. Dobrze, lecę tam, jadę. Jadę do ciebie. Liczy się jak najbardziej. Ty jesteś, pa. O kurde, trochę za daleko. Gdzie jesteś? Czekaj, bo tutaj czołg przyjechał. Oj, widzę cię. Tutaj jestem, przy tobie. Okay. Oh shit! Kurczę, zapomniałem wyłączyć ten skrzydełka. Wow! Musisz... Co to było? Przed siatkiem mnie zabili. No co ty, nie może być! No. Jeden strzał i zabili mnie. Musimy jeszcze raz spróbować. Złe ludzie. Myślę, że się może udać. No, strzelaj dalej. A, bo ty, ale pojazd tam... przeżył. Pojazd przeżył. Nie, pojazd został zniszczony, pisze. O. Więc tak zakładam, że pewnie jest zniszczony, wiesz?
Ale ja widzę, że ty, motocyklem tu się da dobrze rozpieprzać, bo... Zadzwonimy jeszcze raz, pojazd. Pan mechaniko. Musimy tu kiedyś wpaść z motocyklami. Czekaj, gdzie ty jesteś? A, zniszczony, czekaj, najpierw muszę zadzwonić po tego. Morse Mutual. Tak jest. Gdzieś ty się tam pojawił? Gdzie się zrespawniło? W bardzo dziwnym miejscu. Pojazd półgąsienicowy, poproszę. O, dobra. Dobrze, że nie trzeba 5 minut na niego czekać. No, tam 3 minuty się na czeka to... chyba na wezwanie. Nie w twarz, bo ja zamawiałam. To takie ta ci dosłownie obok głowy przeleciała twojej kociej. Czekaj, zobaczymy, gdzie on się pojawi teraz. Czekaj, gdzie on się pojawi. Mam gdzieś tutaj, w pobliżu, na ulicy. Niezbyt. Czekaj, zrób jedną rzecz. Stań na tutaj prosto, tutaj gdzie stoję, tylko w tamtym kierunku, o tam. A, kapuję, o co chodzi. Ustaw się tam. No, no dobra, czekaj chwilę, stój. Czekaj. Gaz. Działa, co? Odrzuciło mnie. Daleko? No nie, no niezbyt, ale no, działa, nie? W Voltiku chyba lepszy efekt jest. W Voltiku wydaje mi się, że jeszcze bardziej człowiek odlatuje. Nie, tu jakieś samochody jeżdżą, chcą mi przejechać. Ej, teraz powinno być troszkę łatwiej, żeby tam się dostać. Z tego względu... Coś ci wybuchło chyba. Ja tu wszystkich wybucham, stary. Rakietami jak mnie ścigają. Z strzelam. Musiałeś na bazę, na teren bazy wojskowej. Jak jestem się poza bazą, grubasy. Dobra, zabij mnie. A nie, bo pojazd mi zabiorą. Czekaj, Lester, spróbuję wjechać bez pościgu policji, wiesz? No. Zobaczymy, czy się uda. Lester, halo? O, 800, świetnie. No. 800? To już lepiej się zabić. Nie, bo wtedy pojazd mi zabiorą. A no tak. I będzie lipa. I będziemy musieli jechać do miasta, żeby go odzyskać. To ja też do testera dzwonię. Gdzie skoczymy po prostu na tym, na luzie. Musimy tam jeszcze spróbować jeszcze raz. Jak ten, jak jesteś, bez pościgu. I wtedy dłużej możemy wytrzymać. Dobrze, tak zrobimy. Dobra. Na razie mi powiedzmy, jak ten wejdziesz na działko, to pewnie zacznie ścigać zaraz. Nie, no nie będę w nikogo celował przecież. Poczekaj, wsiądziesz tam na górce, co? Chodź, czekaj, na górce bezpieczeństwa. Dobrze, tak zrobię. Żebyś nie zobaczyli na działku, wiesz. Mhm. Później przykro będzie. Powiedzą, o, mają lepszy sprzęt od nas. Dlaczego w wojsku nie mamy takiego sprzętu? No kto do mnie strzela, dammit? Czemu? Wojsko do mnie strzela. Już? Nie goni mnie nic. No. Ale nic mnie nie goni i do mnie strzelają, aha, o co chodzi? Pewnie tak za całokształt. Ty, ja myślę, że ciekawe, czy można ubrać ten pancerz, ten taki za pół miliona i jeździć tym... Musimy to kiedyś tym sprawdzić. Tym motocyklem na przykład? Nie, nie chodzi mi o motocykl. No motocykl też, ale chodzi mi o ten... Chodź tu do mnie. O to twoje działko. O to twoje działko, co teraz jeździ. Jedziesz mi? Kurde. Niedosłownie, ale... Dobra. Mam jakiś czołg, czołg się kręci jakiś. Ale krzywo jeździ. No i... Nie ścigam. Właśnie, teraz mamy przewagę, bo nas nie ścigają. No właśnie, i powinniśmy mówię, sobie wskoczyć na luzaku. Lecisz? O, dobra. No już jestem. Aha, dobra, widzę. O. Szkoda, że nie można palić ten gąsienicy tutaj. Spalił gąsienicę najlepiej. Dobra. A. Czekaj, no Jezus, ej. Maria, normalnie, co za dziewczyna. Dobra, dziuka. Tylko tak na szybko, bo tu jest ten. O, szlak! Gdzie on jest? Pierwsze uderzenie. Za nami był. Czekaj. Tędy pojedziemy, bo tam też jest. O, szlak, za nami jest. Gdzie ty żyjesz? Nie, już zginąłem! Wystaw się gdzieś, ja przylecę do ciebie. Dobra, na płytę lotniska, ale na główną co? Płytę lotniska. Ile ten pojazd jest w stanie wytrzymać? Trzy strzały wytrzymał. No. Trzy strzały i koniec, po nas. Znowu zniszczony. To nie, zepsułeś. No to wojsko za słabo. Zepsułeś mi auto. Za słabo z wojskiem. Dajmy sobie spokój z tym wojskiem, to auto jest zbyt wolne. No.
Nie da rady. O kurde, te auta szybko jeżdżą. To musimy jeszcze inne pojazdy spróbować tutaj na wojskowe. Co będzie? Ale czekaj, bo BWP najlepiej sobie radziło. Co chyba, najlepiej nie? sprowadziło? BWP. BWP? No BWP fajnie tam sobie działało chyba. No. Chyba zamówię jeszcze raz BWP tutaj. Czy ja mogę? Wiem. Czy 3 minuty? Zaraz zobaczymy. Nie, no teraz chyba... A nie, musisz czekać na mechanika. Nie. Ale to ja bym zniszczony muszę najpierw zamówić. O rany. Wszystko zniszczone. Wszystko zniszczone. Nie Pegasus! O mój Boże! Nie... Morse Mutual. Okej. Okej. Ja pierdziu. I teraz tutaj, proszę bardzo, zamówimy BWP i BWP spróbujemy wjechać. Zobaczymy, czy się uda. Czekaj, co my tu mamy? Pan mechanik, o. W garażu się sobie trzymam. Obok rowera sobie trzymam BWP zawsze. Obok rowera? No, obok rowera zawsze trzymam BWP, nie? Dobra, zaraz będzie. Gdzieś teraz mam tego, jak to się nazywa? Cabrio. No. W drugą stronę. A jest, widzę. Chcesz działko, czy prowadzić? Ja może będę prowadził. Czuję się bezpiecznie, jak prowadzę. Jestem jednak dobrym kierowcą. Dobra. Już? Wsiadłeś? No to wbijamy. To chyba jest najlepsze tak rozwiązanie. Jest. Dobra, musimy nie, pokazać teraz. Musimy ich zgrzać, za to że zniszczyli. Musimy ich zgrzać do końca. Tak, nie no. Ty, a ciekawe, czy się da kupić więcej BWP. Na przykład dwa, jedno masz takie działko, a drugie masz wyrzutnie rakiet, powiedzmy. A to byś miał całe, to byś miał mini wojsko już. I tak już mam mini. No. No dokładnie. Wiesz, jakby cztery osoby były w drużynie, to już takie. No. Jedna osoba miałaby wyrzutnie rakiet, a druga to. Ło stary. Na razie nie strzelaj, żeby nas nie ścigali. Ale ponoć w tym się rakiety kończą. Tutaj? W BWP? No a w motocyklu nie. Bo motocykl to jest inna sprawa. Dobra, słuchaj, teraz damy im popalić grubo. Czekaj, on na razie nie ma czołgu, więc jest git. Hops. Dobra. Gdzie te gnoje są? Kurde. No słabo skręca, wiesz? Widzę. To ty właśnie. Strzelasz? Nie strasz mnie. Ale muszę strzelaj! Strzelać. Jest czołg. Jeszcze szybko. Dobrze. Dwa strzały i po czołgu. No. Ja pierdziu, nie wierzę. Tego można strzelić raz i też go zniszczyć. Tylko w tył tak trzeba strzelać. Dobra, czekaj, coś tu jest, nie ma nic. Czołgi ścigają. Tam jest! Jedzie! Bal w niego! Próbuję. Okay. Ty chyba lepiej celowałeś. O! Jezus Maria! Jest, dobra, zniszczyłeś go. Dobrze. Zniszczyłeś, ładnie. Dobra, wjeżdżę na razie na asfalt, bo kurczę, muszę chwilę dychnąć. Okay. Gdzie oni są? Czekaj, tu na razie nie powinno być. Ale obrywaliśmy parę razy. To tam jest jeden czołg jeździ. Okej, okay, spokojnie. Sprzeciwka samochód zwykły. Ja myślę, że jakby było ten jasno, to by było lepiej trochę. No, byś pewnie więcej widział. Dobra. Tam czołg jedzie, nie, po naszej nie, lewej. To nie czołg. No, po naszej prawej, dwa czołgi. Widzisz? No, widzę teraz. No to tam to. Tam ten, to pyr. O kurde! Trzy czołgi. Trzy. Dawaj. Szybko. Nie, szybko. No trzeba jeszcze dwa pocisnąć. Patrz, nie może nas namierzyć. Dobrze! Jest! O kurde! Widziałeś, jak nas namierzał? Dobre nie. To jest, bo mogliśmy dookoła niego jechać właśnie i ten. To jest robimy rozpierduchę. Zawsze lubię. Wystarczy dookoła niego jeździć i strzelić. Jak macie kolegę do grania, albo koleżankę. Lepiej koleżankę. To nie, wbijajcie. Nie, ona słabo no, lepiej koleżankę. Tak słyszałem. Mówisz? Tak słyszałem. Co za dyskryminacja. Dominika mówiła. Ten to admin. Mam nadzieję, że nie. Aha, nie oglądam. No dobrze. Czekaj, gdzieś tu. Ja mówi, szukam czołgisty jeszcze. Ile tam? Dwie albo trzy rakiety zebraliśmy, nie? No, coś tak ze było. Ze dwie żeśmy złapali chyba, nie? Na klatę. Ze dwie na pewno, ze tak. Ze dwie złapaliśmy na klatę, ale więcej chyba. Nie wiem, czy trzy może przeżyje. To jest tylko BWP. Ludzie mówią, że 8. Bo tutaj pancerz można jeszcze ulepszyć. Dlaczego ulepszymy pancerz? Nie wiem, co to daje. 100% dałem. Aha, no to kurde. A to aż tak nie pomaga. Patrzę się. I co jest? Nie ma czołgów. Chyba zabrakło, w produkcji są, słuchaj, wiesz?
No w produkcji. Czekają są. Tu są buzardy. Jak zejdzie z taśmy produkcyjnej, to od razu ciągnie. Dobra, to jedziemy na. A oni nie mają się czym bronić. Pan Paweł jeździ z panem Ludzkiem. Nie mają się czym bronić przed nami. Na razie nie mają, ale za chwilę pewnie jakiś czołgista wyjedzie. O. To jeszcze nie to. Jest czołg po lewej! Jest czołg. Pale się. Nie, jeszcze nie. Dobrze. Żyj. Ale już dymimy się. Zaraz. To co? Uciekamy samolotami. Znajdźmy jakieś samoloty. Uciekamy samolotami i spierdzielamy. Dolecimy. Tutaj będzie po... Gdzieś tutaj na... Ja jest już jeden tutaj. Możesz... Dobra, słuchaj, wyskoczymy. Nie, nie wyskoczymy. Dobra, to ten, to bierz tego. Dobra, wyskakuję. Uważaj, Paweł. Co jest? Widziałeś to? Nie umiesz normalnie wysiąść? No. Dawaj, Jasuka, przeżyj. O, ekwipunek, przekąski. Nie, brak przekąsek. Shit, Paweł, to będzie koniec. Nie, to będzie koniec. A może przeżyje, może przeżyje. Żyje. Jezus, czołg mi, dwa czołgi, trzy czołgi mi tu jadą. Rozwal go. O, strzela we mnie. We mnie też. Tak, ja jestem na hita dosłownie. Rakiety mi na... Przeżyj, Paweł. Jedna rakieta koło mnie przyleciała. Przeżyłem. Przeżyłem, dobra, jest. Dawaj, rozwalamy ich samolotami na koniec. Uciekamy w Bieszczady, co ty gadasz? Uciekamy w Bieszczady? No dobrze, to ja jeszcze tylko jedną serię pocisnę w nich i spadam też. Zaraz ci tam samolot wystrzeli, zobaczysz. Nie, jest okej. Jak za wysoko poleci, to ci przyleci ten... Dobra, uciekam w Bieszczady za tobą. Dawaj, prosto w Bieszczady. Łooo! Coś mnie pocisnęło! Co się pocisnęło? Ja nie wiem, chyba czołg! Co to było, że mnie tak nagle rozwaliło? Znaczy, podejrzewam, że pewnie laser, bo widziałem, że był na radarze, wiesz? Tak? Ja go nie widziałem w ogóle. Może rakieta rzeczywiście. Kurde. Ale się wystraszyłem. Ja już myślałem, że na pewniaka mogą niżej lecieć czy coś, nie wiem. Dobra, ja tam lecę w Bieszczady jeszcze dalej. Tak jest, także... No i tym miłym akcentem możemy zakończyć. Tak, ocencie jeszcze gąsienicy, czy wam się... Słaba, podobały, nie? Właśnie. Tak nie za bardzo jest wolna, chyba. Wytrzymuje tylko trzy rakiety, więc nie. Jednak BWP. A dobrze, jednak w ogóle coś wytrzymuje. Jednak BWP tak najlepiej. Jest. Widzieliście, i że rozwali... przetrwaliśmy w bazie wojskowej długi czas. No. Także trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.